Witajcie, dzisiaj jest 22, a w Krakowie zrobiło się jeszcze bardziej świątecznie. A teraz pokażę Wam jeszcze kilka propozycji prezentowych. Jeszcze jest czas, żeby coś kupić. Pierwsza to jest taka ładna torebeczka. I kupiłam sobie też piżamkę. Tutaj są spodnie takie popielate. I do tego jest taka ładna bluzeczka w gwiazdki. Ma takie ładne wykończenie z koroneczką pod szyją. O, tak to wygląda. I ona była na dużej promocji, to jest emeczka, kosztowała na początku 79,90, ale była przeceniona na 40 zł, więc naprawdę bardzo korzystna cena. Druga rzecz, która bardzo mi się spodobała, to jest taki zestaw kosmetyków prezentowy, przywiązany bardzo ładną srebrną wstążeczką i jest tutaj kosmetyczka taka koronkowa z taką taśmą srebrną i do tego zestaw kosmetyków jaśmin i figa, takich małych kosmetyków miniaturowych, masełko do ciała, płyn do kąpieli i żel pod prysznic. No i to bardzo ładnie wygląda i myślę, że na prezent może być bardzo fajne. Druga rzecz to jest takie mydełko w kształcie róży w takim ładnym opakowaniu i może być takim drobnym prezentem dla kogoś samo takie mydełko, albo też może być dodatkiem do prezentu. Druga rzecz to jest Tangle Teaser, który wydaje mi się też fajnym prezentem. Jest to bardzo dobra szczotka do włosów, więc no nie wiem, no ja na przykład jakbym dostała coś takiego, to byłabym zadowolona. No i mnie akurat się podobał właśnie w takich różowych kolorach, więc coś takiego wybrałam. No i myślę, że to jest dobry prezent. Kolejna rzecz to jest taki zestaw kosmetyków zimowych, peeling do rąk i krem do rąk. I tutaj ma taki fajny sweterkowy norweski wzór, gwiazdkowy i reniferowy, a jest to zimowy zestaw pielęgnacji dłoni, intensywna pielęgnacja i ochrona i zawiera naturalne składniki aktywne, takie jak ekstrakt z żurawiny, który odżywia i regeneruje dłonie, ekstrakt miodu i oprócz tego jeszcze olejek awokado i olej kokosowy i masło shea, allantoinę i zawiera parabenów i silikonów.
I też myślę, że jest takim właśnie fajnym zestawem prezentowym. Jeszcze chciałam Wam tutaj pokazać taki wosk, jaki sobie kupiłam, Yankee Candle Ginger Dusk. I on ma naprawdę bardzo taki ładny zapach, taki jakiś kominkowo-słodki. Dostałam też paczkę z produktami do pielęgnacji skóry, ale ponieważ to są takie specjalistyczne rzeczy, to Was tutaj nie będę bardzo zamęczać. Myślę, że jedyne, co mogłoby Was zainteresować, to jest witamina D, która może być dobra dla każdego, na przykład w ogóle też na odporność, no i po prostu na takie wzmocnienie skóry. I tak, już jest godzina 22, ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, ale właśnie zjem sobie teraz moją kolację, czyli tutaj mam parówki z musztardą i sałatkę z różnych owoców, ze szpinaku, a także właśnie z mandarynek, bananów, kiwi. Mam tutaj też oliwki takie z migdałami, bo chciałam też się już pozbyć tych oliwek, żeby mi też słoik nie stał. Więc sobie je tutaj dorzuciłam i jest tu też szpinak, serek mozzarella i troszeczkę soku z cytryny. No i tak to wszystko jest zmieszane i właśnie zaraz sobie to zjem. Też widać mój kubek ukochany z gwiazdką, świąteczny i z moją właśnie herbatką. Lubię ten kubek, bo jest taki właśnie nieduży, szerszy, taki bardziej filiżankowaty, można powiedzieć, a ja nie lubię dużych kubków, więc dobrze mi się z niego pije, bo jest mniejszy. No więc tak, chciałam jeszcze powiedzieć, że jak zjem, to też otworzę te kalendarze adwentowe, no bo już po prostu mamy kolejne dni. Zanim pokażę Wam kalendarz, to jeszcze chciałam powiedzieć, że rozpuściłam sobie ten wosk i pachnie ślicznie takimi ciastkami, kominkiem, świątecznie. Więc tak, dzisiaj mamy dziesiąteczkę, czyli Gingerbread Man, czyli piernikowy człowiek. I tak, to jest czarna herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem i jabłkiem. Kolejna to jest Irish Holiday, czyli irlandzkie wakacje. I to jest czarna herbata z imbirem, taka po prostu podwieczorkowa z cynamonem. Teraz następny dzień to jest Candy Cane, czyli taki lizak mikołajowy, ten biało-czerwony. I tutaj mamy zioła mięty pieprzowej z zieloną herbatą, pomarańczą, cynamonem, pieczoną cykorią i wanilią. Teraz tak, dzień 13 to jest Happy Holiday, czyli szczęśliwe wakacje. I to jest zielona herbatka z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową, pieprzem i granatem. Dzień 14 to jest Spicy Pumpkin, czyli przyprawa, czy tam zapach dyniowy. I to jest zielona herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gwiazdką anyżu, gałką muszkatołową i czarnym pieprzem. 15. Peppermint melon, czyli mięta przypieprzowa z melonem. I to jest zielona herbata z cynamonem, miętą pieprzową i lukrecją. Kolejna, czyli 16, to jest Spicy Anise, czyli przyprawa anyżowa. I to jest czarna herbata z imbirem, goździkami i gwiazdką anyżu.
teraz dalej. 17 to będzie czarna herbata z miodem i melonem. I to jest czarna herbata z lukrecją, cynamonem i goździkami. 18 to jest Slate Right, czyli kulik. I to jest zielona herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatową, pieprzem. A więc dalej, teraz 19. To będzie herbatka Breakfast Special, czyli szczególne śniadanie, specjalne śniadanie. I to jest taka cywilska czarna herbatka. 20. Silent Night, czyli święta noc. I to jest tak, czarna herbata z cynamonem, imbirem, miętą pieprzową i płatkami róży. Teraz tak, 21 to jest Holiday Blend, czyli mieszanka wakacyjna. I to jest czarna herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową, pieprzem i pomarańczą. I 22, czyli ostatnia herbatka, to jest Gingerbread Man, czyli piernikowy człowiek, piernikowy ludzik. I mamy tutaj czarną herbatę z cynamonem, imbirem, kardamonem i jabłkiem. I potem będziemy mieć jeszcze 23, 24 Wigilia i 25 Boże Narodzenie. A tu jeszcze mam taki kalendarz z kawkami. Od 17 otwierałam sobie, po 3 są spakowane. Takie właśnie po prostu torebeczki z kawkami. I pierwsza to była orzechowa, druga cappuccino, a trzecia amaretto. I jedną wypiłam, nie była za dobra. A tutaj właśnie teraz, czyli to był 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Czyli 20 było ten właśnie też piernikowa kawka, gingerbread, później orzechowa. I dzisiejsza to jest Irish Cream, czyli śmietankowa, taka irlandzka. No i jeszcze zostało tylko 3. I też ten kalendarz się skończy. No i jeszcze mamy czekoladki. 22. Zobaczmy, co mamy. Tutaj właśnie 22. Takie serduszko. Ładne. A w tym drugim kalendarzu, nie wiem, nie mogę znaleźć. Nie ma 22. 23 jest. I co? No nie wiem, w każdym razie zobaczymy się następnym razem, bo ja już będę kończyć ten mój filmik. No i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. I może coś nagram właśnie w Wigilię. No w każdym razie do następnego razu.